Dobrze, zaczynamy. Zapraszam. Jak zapowiadałem na pierwszych naszych zajęciach, chcę pierwszą część, której no, omawiam tak jakoś globalnie pewne zagadnienia, to w drugiej i w trzeciej części chciałbym tak już dosyć wnikliwie, bardziej wnikliwie wejść w wybrane teksty. Wybrane teksty. Dzisiaj wybrałem prolog Jana, czyli pierwszy rozdział od 1 do 18 i fragment trzeciego rozdziału od 1 do 21. No, oba fragmenty nie są przypadkiem wybrane. W kontekście dzisiejszego tematu, bo mówimy o nowym narodzeniu i nowym stworzeniu. I oba te teksty, czyli pierwszy rozdział i trzeci, o tym między innymi mówią, a jak się przekonamy, to wydaje się, że kładą nacisk na to zagadnienie. Mimo że omawiają coś z szerszej perspektywy, to ich końcowy akcent jest na tą perspektywę nowego narodzenia, nowego stworzenia. Tutaj, zanim wejdziemy w szczegóły, zanim nawet przeczytam ten fragment, to no, chciałem zauważyć pewne jakieś podobieństwo, przynajmniej na samym początku, do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Jest to rzeczywiście pewne podobieństwo, ale ja bym chciał jeszcze przeczytać pierwszy rozdział Księgi Rodzaju w Targumie. Targum to jest dzieło gdzieś z okresu mniej więcej życia Pana Jezusa, apostołów. Targumy funkcjonowały wśród Żydów tamtej epoki. Targum to jest aramejski tekst, który jest z jednej strony przekładem pisma, ale plus wyjaśnieniem pisma. To jest w jednym. Nie ma tak, że my czasem mamy tekst i jakiś komentarz pod spodem, nie? Oni komentarz już rzucili w sam ten tekst. Targum ma taką specyfikę, że jest komentowany. Wydaje mi się, że dla chrześcijan pierwsze trzy rozdziały co najmniej tego Targumu aramejskiego to powinna być lektura obowiązkowa, bo pokazuje tą myśl ówczesnego judaizmu. Dla mnie to była nowa odsłona, że Żydzi w tamtym czasie, jeszcze przed zwiastowaniem Pana Jezusa, powiedzmy, no coś rozumieli więcej niż to, co mogłoby wynikać tylko z tekstu Starego Testamentu. I przeczytam cały pierwszy rozdział. Słuchajcie się. Ja trzy rozdziały będę w PDF-ie będę załączał, bo ukazała się Księga Rodzaju, jeśli chodzi o Targum, Biblia Aramejska, Księga Rodzaju, to jest pierwszy tom, który się ukazał w Polsce i w dwóch wersjach się ukazał, w takim interlinearnym, gdzie jest tekst oryginalny plus przekład, a tu jest tylko tekst, no było to trochę tańsze, więc ja wybrałem tą wersję, a że aramejski nie jest moim językiem codziennym, więc nie uznałem, że to jakaś duża strata. Ale posłuchajmy przekładu Targumu Księgi Rodzaju. To będzie dobry wstęp do prologu Jana. Od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. A ziemia była pusta i bezkształtna, niezamieszkana przez człowieka i zwierzęta, pozbawiona roślin uprawnych i drzew. Ciemność rozciągała się nad powierzchnią otchłani, a duch miłości od Pana powiewał nad powierzchnią wód. I słowo Pana powiedziało: niech stanie się światłość. I stała się światłość według zarządzenia Jego słowa. I było widoczne przed Panem, że światłość była dobra. Słowo Pana oddzieliło światłość od ciemności. I słowo Pana nazwało światłość dniem, a ciemność nazwało nocą. I był wieczór, i był poranek, w porządku dzieła stworzenia, dzień pierwszy. A słowo Pana powiedziało: niech powstanie sklepienie w środku wód
niech oddziela wody niższe od wód wyższych. I Pan stworzył sklepienie i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód, które były ponad sklepieniem. I tak się stało według Jego słowa. Słowo Pana nazwało sklepienie niebem. I był wieczór, i był poranek. W porządku dzieła stworzenia, dzień drugi. I słowo Pana rzekło, niech wody pod niebem zbiorą się razem w jedno miejsce. Niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało według Jego słowa. A słowo Pana nazwało suchy ląd ziemią, a zbiorowiska wód nazwało morzami. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe. I słowo Pana rzekło, niech ziemia wyda trawę zieloną, która przynosi nasienie, drzewo owocowe rodzące owoc według swego rodzaju, którego pędy są na ziemi. I tak się stało według Jego słowa. I ziemia wydała trawę zieloną, która przynosi nasienie według swego rodzaju i drzewo owocowe rodzące owoc, którego pędy są z niego według jego gatunku. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe. I był wieczór, i był poranek, w porządku dzieła stworzenia, dzień trzeci. A Pan rzekł, niech staną się światła nad sklepieniem nieba, aby oddzielały dzień od nocy. Niech służą one jako znaki i święte pory, aby fazy księżyca i miesiące mogły być przez nie uświęcone. Niech one jaśnieją na sklepieniu nieba, aby oświecać ziemię. I stało się według Jego słowa. I słowo Pana stworzyło dwa duże światła, większe światło, aby rządziło w dzień i mniejsze światło, aby rządziło w nocy oraz układ gwiazd. I chwała Pana, czyli mamy Pana, słowo Pana i teraz jest chwała Pana się pojawia. Umieściła je na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią i aby rządziły w dzień i w nocy oraz oddzielały światłość od ciemności. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe. I był wieczór, i był poranek, w porządku dzieła stworzenia, dzień czwarty. A słowo Pana rzekło, niech wody zaroją się od istot żywych, a ptaki niech latają ponad ziemią, w powietrzu według sklepienia nieba. I Pan stworzył dwa wielkie potwory i wszelkiego rodzaju istoty żywe, pełzające, którymi zarodziły się wody według ich gatunku oraz wszelkie ptactwo latające według ich gatunku. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe. I słowo Pana pobłogosławiło ich, mówiąc, bądźcie mocni i rozmnażajcie się i zapełnijcie wody w morzach, a ptaki niech się rozmnażają ponad ziemią. I był wieczór, i był poranek, w porządku dzieła stworzenia, dzień piąty. I słowo Pana powiedziało, niech ziemia wyda żywe stworzenie według ich rodzajów, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta ziemi według ich rodzajów. I stało się tak według Jego słowa. I słowo Pana stworzyło dzikie zwierzęta ziemi według ich rodzajów i bydło według ich rodzajów i wszystkie pełzające zwierzęta ziemi według ich rodzajów. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe. I Pan rzekł, stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morza i nad ptakami nieba, i nad bydłem, i nad ziemią, i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi. I słowo Pana stworzyło człowieka na swój obraz. Na obraz Pana stworzył go. Stworzyło mężczyznę i jego towarzyszkę życia. I chwała Pana pobłogosławiła ich. Tutaj zatrzymam się przez chwilę. Pan rzekł, stwórzmy człowieka. Słowo Pana stworzyło człowieka. Chwała Pana pobłogosławiła ich. W myśli żydowskiej takie akcenty przed Nowym Testamentem. A słowo Pana rzekło do nich. Bądźcie mocni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morza i nad ptakami nieba i nad wszelkim dzikim zwierzęciem, które pełza po ziemi. I chwała Pana rzekła, oto daję wam wszelką roślinę, która przynosi nasienie na powierzchni całej ziemi oraz wszelkie drzewo, które ma owoc w sobie, drzewo rodzące nasienie, daję wam dla was jako pożywienie.
a dla wszelkiego dzikiego zwierzęcia ziemi i dla wszystkich ptaków nieba i dla wszelkiego zwierzęcia pełzającego po ziemi, które ma w sobie oddech życia, daję rośliny jako pokarm. I stało się według jego słowa. I wszystko, co uczyniło, zostało ukazane przed Panem, a było to bardzo piękne i właściwe. I był wieczór, i był poranek, w porządku dzieła stworzenia, dzień szósty. I początek o sabacie jeszcze przeczytam. I ukończyli oni stworzenie nieba i ziemi i wszystkich ich zastępów. A siódmego dnia słowo Pana ukończyło swe dzieło, które zostało stworzone, i był szabat oraz odpoczynek przed nim siódmego dnia od wszelkiego dzieła, które stworzyło. Wtedy chwała Pana pobłogosławiła siódmy dzień i uświęciła go, ponieważ był to wielki szabat i odpoczynek dla wszelkiego dzieła, które chwała Pana uczyniła podczas stworzenia. Oto jest genealogia rodowodu nieba i ziemi, które zostały stworzone. Na to już właśnie do następnego. Jakie wrażenia po brzmieniu Targumu? Kto go słyszał po raz pierwszy dzisiaj? No ja uważam, że słowo Boże jest słowem, nie? Tak. Tu na razie mówimy o tym, że coś się pojawiło w myśli żydowskiej przed Nowym Testamentem, bo skąd takie treści, które rozdzielały Pana, słowo Pana od chwały Pana? Jest to ciekawe. I teraz jak czytamy prolog Jana, myślę, że świadomość, że ludzie ówcześni znali Targumy. Jedna siostra mi kiedyś o to wspominałem chyba o tym, jak zaczęła czytać Targum, sobie też kupiła, to mówi, czy ewangelista Jan mógł znać treść Targumu? Takie jakieś się pytanie zrodziło. Zupełnie nie przypadkiem. Dobrze, ale wchodzimy, jak słusznie brat zauważył, w Słowo Boże. To traktujemy jako świadectwo myśli żydowskiej tamtego czasu i myślę, że warto się nad tym pochylić, zastanowić się, jak Bóg ich przygotowywał, Izraela, do przyjęcia Pana. Może ja bym kogoś poprosił o odczytanie tego prologu. Nie? Ktoś ma, kto ma dobry głos, bo ja bym sobie chętnie pauzę zrobił. Jakiego przykładu? Możesz czytać stąd, z tablicy. Aha, musisz mieć inne bryle do tego. Ale już. Damy radę. Na początku było słowo. A bo trochę głośniej. Ja może mikrofon też tak jakoś trochę, chociaż skieruję, żeby... Na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemnościach, ale ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwa, aby świadczyć o tej światłości, bo wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i wołał. To był ten, o którym mówiłem. Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Dobrze, dziękuję. Przepraszam, ten jaki to jest przykład? To jest prawdopodobnie uwspółcześniona Biblia Gdańska.
prawdopodobnie to jest ten przykład, bo jednorodzony syn, on jest za tekstami bizantyjskimi, na których oparte, bo o tym, czy syn, czy Bóg, to sobie o tym porozmawiamy za moment. Natomiast to jest tekst skomponowany. I są tłumacze, którym ta kompozycja jakaś taka była nie po kolei. No bo po co tam o Janie od 6 do 8 stawiać? Taka jest jakiś wątek o Logosie, piękny hymn o Logosie, a tu był Jan posłany. Po co ten Jan tam tutaj? Więc te 6 do 8 trzeba z tego miejsca wyrzucić. No i ten był prawdziwą światłością, czyli o Logosie ciąg dalszy. Nie? Później znowu w 15 wersecie znowu się Jan pojawia. Nie? Jakoś tak dziwnie przeplata ten tekst, po co tam. Lepiej tego Jana wyłączyć i stawić go sobie osobno. I tak zrobił Roman Brandstetter. Skądinąd autor dobrych, ja bardzo to lubię. W radiu tam o 22 w maju, no ja posłuchałem dwa razy i raczej on właśnie Ewangelię tam, on ma taką na życie codzienne tam przyłożone. Jest, idzie w radiu, mają 22:30 codziennie. Dobrze, tu jest, ja rzuciłem wam przekład, bo to jest akurat przekład pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Numerki, nie wiem, czy widzicie te numerki. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj jest 6, 7, 8, przerwa. 9, 10, 11, 12. 13, 14. 16, brakuje 15, 17, 18. No a te, które brakuje, 6, 7, 8 i 15, no wrzucił po. No tak sobie poskładał, żeby to ładnie żeby to ładnie pasowało, bo taki jakoś ten Jan nie pasował. On tam tłumaczył we wstępie, że coś tam się musiało wydarzyć. No wasza reakcja świadczy. Świadczy. Mówię, że Łukasza też jest Jan Chrzciciel i Jezus też jako przesadzony też uporządkowali. No, więc w każdym razie, jeśli komukolwiek by przyszedł do głowy taki pomysł, no to niech się zresetuje, absolutnie niech tak nie myśli. Jeśli coś jest tak ułożone, to znaczy tak ma być. Ty szukaj, dlaczego jest tak ułożone, a nie próbuj kombinować, żeby coś zmienić. Nie? Więc powiem, nie idźmy tą drogą, szukajmy tego tekstu w jego kompozycji. I ja postaram się pokazać tą kompozycję, jaką ja zobaczyłem w tym tekście. I też przypominam sobie, jak mieliśmy zajęcia z hebrajskiej retoryki biblijnej, kiedy Marek rzucił ten tekst, żeby w kilku grupach, no, żebyśmy pracowali nad tym tekstem, żeby zobaczyć, jaka jest jego kompozycja. To, nie wiem, trwało 15 minut. I okazuje się, że te propozycje, które później były pokazywane, były bardzo zbieżne, bardzo podobne. Także mnie to wtedy też ujęło, że rzeczywiście, jak się rozumie sposób kompozycji tekstów, to później łatwo dostrzec to w coraz większej ilości miejsc. I to jest piękne. I prolog Jana, tak jak zresztą Księga Rodzaju, pierwszy rozdział i ten drugi i trzeci, one też stanowią taki wspaniałą kompozycję, ale to było poprzednie. Teraz pokażę, jak ja to z grubsza widzę. Więc na początku było słowo i to, co wszystko jest w pierwszym i drugim wersecie, to jest jakiś taki pierwszy klocek, który stanowi taki pierwszy element kompozycji tego tekstu, jak ja dostrzegam. I widzę, że on jest w paraleli do 18 wersetu. Tam jest, za chwilę jak zobaczymy w szczegółach, to postaram się to dokładnie wyjaśnić. W każdym razie jest tutaj w pierwszym wersecie, na początku było słowo u Boga, Bogiem było słowo, a drugim Boga nikt nie widział, jednorodzony Bóg go objawił. Mamy mniej więcej te same postaci, tak można powiedzieć, które w różnej jakiejś tam odsłonie są pokazane, w różnym odcieniu znaczeniowym. I na to za chwilę zwrócimy uwagę. Na razie tylko ogólny obraz takiej równoległości myśli. Tu jest wszystko przez niego stało. A tutaj z jego pełni myśmy wzięli. Dla mnie tu jest wszystko powstało, ale tu już się koncentrujemy na tej nowej rzeczywistości. To też powstało. To też powstało. I myśmy wzięli z tej pełni, ponieważ nas dotknęło to, co powstało. W
tym kontekście tego duchowego istnienia. Tam mowa, że wzięliśmy łaskę za łaską, no bo to, kim możemy być, to tylko dzieło łaski, ale to też jest dzieło. To też z tej pełni, co wszystko przez nie powstało, funkcjonuje. No i właśnie, pojawia się ten Jan Chrzciciel w tym 6-8, no i pojawia się tutaj, to jest pełna harmonia, to ma być w tym miejscu. To jest tutaj dokładnie umieszczone i tu ma być. Jan Chrzciciel, który siebie pokazuje mniejszym i zwraca uwagę na tego większego. On po to jest, żeby o nim zwiastować, nie żeby on był tym światłem, tylko na światło i zwracać uwagę. On wzrastał, a ja mniejszy. Dokładnie, dokładnie. No właśnie, ta światłość przyszła na świat, to jest 9 werset. Słowo stało się ciałem. Światłość na świat, słowo ciałem na świat. Bo stało się ciałem, czyli przyszło na świat. Tu jest ta, tylko tu jest pokazana światłość przyszła, to jest słowo stało się ciałem. Ale słowo i światłość to dotyczy w całym prologu Jana osoby Pana. Więc taka jest równoległość według mnie. I tutaj po ostatnim takim spojrzeniu widzę, że tam są takie dwa człony, nazywam to EE1. I tam jest opcja, że są ci, którzy nie przyjęli i są ci, którzy przyjęli. I wydaje mi się, że to jest główny akcent prologu, rozwijany konsekwentnie w Ewangelii Jana. Gdybyśmy spoglądali na teksty Ewangelii Jana i dostrzegali tych, którzy go przyjęli, tych, którzy go nie przyjęli, to właściwie prawie każda scena gdzieś w jakimś sensie o tym mówi. Takim dopełnieniem, wydaje mi się, tego opisu z księgi pierwszego rozdziału jest 6 rozdział. I taki pierwszy blok Ewangelii Jana, wydaje się, bo mówię, nie robiłem tego jeszcze bardzo szczegółowo, ale wydaje się, że jest od 1 do 6. To jest pierwszy fragment taki większy, który jest składać na kompozycję Jana. I pamiętacie, o czym jest 6 rozdział? Zaczyna się od rozmnożenia, tak? Nakarmienia. Co się później dzieje? Czy możemy powiedzieć ogólnie, nie wchodzę, bo nie mamy czasu na detaliczne rozważanie tego tekstu. Czy tam widzimy tych, którzy go przyjęli, tych, którzy go nie przyjęli? Tłumy szły za chlebem. A kiedy powiedział, że macie jeść moje ciało, pić moją krew, co się stało z tłumami? Poszły. Koniec. A kto został? No właśnie, więc przyjęli, nie przyjęli. No to jest jak gdyby to pokazanie w praktyce, jak ta idea z prologu gdzieś jest pokazana w praktyce. Myślę, że warto spoglądać na teksty tak z lotu ptaka szerzej, więcej, żeby nie tylko się skupiać na wycinkach. Czasami się popełnia, bo moim zdaniem to jest błąd, że Biblia traktuje się jak encyklopedię, która ma zbiorem iluś tysięcy haseł, czyli wersety. I każdy werset jest traktowany jakoś solo, niezależnie, a to nie. To nie może być tak. Żeby tam jakaś myśl fragmentów zabrzmiała, to ona musi być zobaczona w kontekście. 8:12 jest światłością światła. Tak, tak. Nie, światłość, woda, tam inne elementy będą się powielały. Życie. Rozwijane. Tak, 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 tak. Oczywiście. To też podczas kursów Odkryj Życie, to tak przy okazji, jak ktoś korzysta, czy będzie, to tam pojawiają się te pytania w różnych momentach tego kursu i widać ten rozwój tej idei, która jest gdzieś rzucana. Ja bym chciał się skupić na razie na tym prologu, ale żebyśmy go widzieli też w takim dopełnieniu, w 6 rozdziale, gdzie jest pokazane, jak to ludzie się zaczęli dzielić na tych, którzy są przy Jezusie i na tych, którzy niestety dla nich odchodzą. Dobrze, ale przejdźmy do szczegółów. I pierwszy fragment, to są te wersety pierwszy i drugi. Jego taką wewnętrzną budowę widzę w ten sposób. Na początku było słowo. Ta część A1, zobaczcie. Ono było na początku. Właściwie mówi to samo. Na początku było słowo. Ono było na początku. Widzimy tutaj równoległość myśli? Było u Boga. No u Boga. Też jest powtórzenie myśli. Tutaj BB1. Ale C nie ma powtórzenia. Ono jest w środku. Czy to jest akcent? W takich budowach
zawsze jak coś się powtarza, stanowi ramę głównego akcentu. Główny akcent: Bogiem było Słowo. To jest główny akcent. I ja, jak czytamy Ewangelię Jana, bardzo często pojawia się, parokrotnie co najmniej, takie stwierdzenie, że Jezus coś powiedział, coś zrobił, a oni biorą za kamienie. Ponieważ mówił o sobie, że jest Synem Bożym i czynił się równym Bogu. Ja sobie myślałem, skąd taka myśl u Żydów? Ale jak czytam Targum, to wiem, że oni już widzieli Boga trochę inaczej, niż by się wydawało z takim stricte monoteizmie, takim jednoosobowym. I dlatego takie ich reakcje, że to, co Jezus robił, mówił o sobie, no to dla nich kamień, no bo to jest bluźnierstwo. Takie było ich rozumienie. Oczywiście krzywe, ale jednak dobrze rozumieli nauczanie i gesty Jezusa, tylko nie chcieli go odnieść do Niego. Po prostu na tym polegał ich błąd. Jest jeszcze jedna rzecz, która może mieć na to wpływ, bo w tamtych czasach, w pierwszym wieku, kiedy formowała się już halacha między innymi, to wśród Żydów, w kulturze żydowskiej była taka ogólnie rozumiana teologia, że ojcem może być tylko jest Abraham dla tego ludu, dla ludu Izraela. Dlatego też modlitwa Ojcze nasz Pana Jezusa była rzeczywiście rewolucyjna, kiedy powiedział to w kazaniu na górze, kiedy do Boga zwraca się Ojcze. Dlatego, że w tej teologii żydowskiej, oprócz targumów, to właśnie co podkreśliłeś, był jeszcze jeden mankament. Oni rozumieli, że Synem Bożym może się rzeczywiście, tak jak właśnie mówią te targumy, uczynić tylko ktoś, kto pochodzi bezpośrednio od Boga. Jest Bogiem. Jest Bogiem po prostu, więc jeżeli Pan Jezus to podkreślił, to było to równoznaczne, że Pan Jezus tak określa siebie zgodnie z prawdą, zresztą tak, że jest Bogiem. Ale oni nie chcieli uznać tego w odniesieniu do Niego. Czyli dobrze zrozumieli ideę, którą Pan zgłosił, ale niestety błąd popełnili, że skasowali w swojej świadomości prawdziwego Mesjasza. Dobrze, ale zobaczmy ten... Szema to też jest Bóg jedyny, nie? I oni tak też trzymali tego wiernie, nie? No, ale idea Ojca, Syna i Ducha Świętego nie jest w sprzeczności z tą Szema Izraelu. Ale to nie na dzisiaj, zdecydowanie. Ale zobaczcie ten drugi werset. Też mamy Boga i mamy Syna, generalnie w tym jakby dopełnieniu tego tekstu. Boga nikt nigdy nie widział, jest ktoś, kto go objawił. Czyli tu jest taki paralelizm, nikt go nie widział, jest ktoś, kto objawił. Nazywa się to fachowo, jeśli mogę użyć tego słowa, paralelizm taki syntetyczny, czyli jest równoległość myśli, ale drugi coś dodaje jeszcze do tego, co było w pierwszym. Nie? Ale właśnie, akcent według mnie pada tutaj. Jednorodzony Bóg, Syn, który jest w łonie Ojca. Są teksty aleksandryjskie głównie, które mają w większości słowo Bóg w tym miejscu, a cała gama tekstów bizantyjskich ma Syn. Moje pytanie, co się wydarzyło? Dlaczego ktoś wstawił Bóg, albo dlaczego wstawił Syn? Mówią, że zgodnie z aparatem krytycznym, to zawsze bierze się trudniejszy pod uwagę. Nie chcę rozstrzygać dzisiaj tego, ale jeśli mogę sobie posłużyć, tak, ktoś sobie myślał, że jeśli to musi być w paraleli z tym, no to tu jest Bóg, no to tutaj też może być Bóg. Dlatego jeśli miał tekst Syn i przepisywał, bo prawdopodobnie to się musiało pojawić podczas przepisywania tekstu. Tłumacz zaczął się zastanawiać, czy przepisać, czy ten przed nim nie popełnił błędu. No, trudno to odtworzyć, jak to się wydarzyło, ale to, że mamy teksty z Bóg i mamy Syn, to znaczy, że ktoś gdzieś coś tutaj namieszał delikatnie. Dla nas Syna Bóg też... A ja wiem, ale nam chodzi stricte, że dlaczego są przekłady z Synem i z Bogiem. One, czy użyjesz ten, on w całej myślą tam wiele nie burzy, nie? Ale myślę sobie, że takim moim argumentem, że tu mógł być jednak Syn, bo tu jest termin coś o rodzeniu i bardziej pasuje do Syna niż do Boga. Nie upieram się absolutnie, nie jestem w tym momencie rozstrzygać, ale jest jakaś ciekawostka i wtedy byłby to właśnie paralelizm syntetyczny. Nie? Bo Bogiem było Słowo, a tu jest jednorodzony Syn. Czyli jednorodzony Syn jest tym Słowem, które jest Bogiem. Ale jest stworzenie inne.
Kwestia monogenes to jest odrębny temat. Nie zawsze ono jest odnoszone do literalnego rodzenia. Jednorodzony to jest, ten monogenes to jest też wyjątkowy. To jest ważny szczegół. Jedyny, wyjątkowy. Bardzo ważny szczegół, który omawiamy, ponieważ na przykład wielu zwolenników kultu maryjnego interpretuje też ten fragment jako jednorodzony, czyli jako jednorodzony przez Marię wiecznie dziewicę. Spotkałem się w rozmowie z pewnym teologiem katolickim, który widział tam taką dziwną głębię i okazuje się, że nie tylko on tak widzi w tym środowisku. Więc w Grece generalnie jest tak, że wyraz w zależności od kontekstu przyjmuje swoje znaczenie, odcieniowe znaczenie, tak? Co tak naprawdę autor miał na myśli, więc na pewno, że tak króciutko mogę tylko nawiązać do tego, błędem zasadniczym jest, jeżeli interpretowałoby się z drugiej strony dany wyraz, który może też mieć inne znaczenie, tak w języku hebrajskim ten sam wyraz może nawet być zaprzeczeniem, o tym decyduje kontekst zdania, ten sam wyraz, zaprzeczenie. Więc jakby dowolność tutaj interpretowania tych wyrazów też posiada w sobie pewne niebezpieczeństwa, bo może całkowicie zmienić sens. To kontekst o tym decyduje, jak należałoby tutaj rozumieć. Tutaj w tym kontekście, w moim odczuciu, jest jak najbardziej właściwie oddany jako jednorodzony Bóg lub Syn, bo kontekst na to wskazuje, że tu mamy do czynienia z jednorodzonym. Ale tutaj dobrze. Muszę trochę być. Katolicy nie mają jednorodzonych, bo nie mają żadnych, normalnie interpretują prawidłowo. Dobrze. W każdym razie szczupłość czasu powoduje, że nie możemy wejść zbyt głęboko. To podobnie co miesiąc temu. Krzysiu miał zastrzeżenie, że nie mogliśmy tam rozwinąć. No, nie da się wszystkiego w krótkim czasie. Także wybaczcie, że nie będzie. To jest właśnie ten kolejny fragment, który definiuje już bardziej dzieło słowa. Mówi, że wszystko dzięki niemu się stało. Bez niego nic się nie stało, co istnieje. I mówię, to już miejmy w tyle głowy, że także to nowe, ono też jest dzięki niemu. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaświeci w ciemności, a ciemność w nim nie zawładnęła. Przepraszam, ten właśnie przez niego nic nie powstało, co powstało. A więc to interpretuje, że jest Bogiem. Właśnie ten rozwija to konkretnie. I to, że umieszczamy go w kategorii tego, komu się oddaje cześć. Jeśli taka też może. Sorry, te dygresje, to nam powoduje, że zaburzamy się, ale to może jest ważne. Czytaliśmy ten werset z Jana 5,22. Kto nie czci syna, nie czci ojca. W Księdze Apokalipsy 5,13-14 mamy, że całe stworzenie oddaje cześć zasiadającemu na tronie i barankowi. Baranek jest wyłączony ze stworzenia i otrzymuje boską cześć razem z ojcem. Pytanie, gdyby Jezus był stworzeniem, jak chcą niektórzy, to oddawanie mu takiej czci byłoby bałwochwalstwem. Bo bałwochwalstwo to jest oddawanie czci stworzeniu zamiast Stwórcy. To jest ważne. I to mnie mówi, nie chodzi, żebyśmy my wszystko mogli zrozumieć, co dotyczy Ojca, Syna, Ducha Świętego, no bo nie jesteśmy w stanie. I chwała Ci Boże, że jesteś taki, że nie mogę Cię pojąć, bo takim jest dla mnie Bóg. Hebrajczyków 1,8 mówi, rezgo Syna, tron Twój, o Boże, na wieki. Tak jest. Dobrze, może zresetujmy, bo to jest temat, wiem, że nas mocno interesujący, ale zobaczmy teraz ten na dole ten tekst. Mówi, z jego pełni wszyscy wzięliśmy. O ile prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowi i Chrystusowi. Łaska i prawda to dotyczy tego wszystkiego, co się wiąże z dziełem Chrystusa, a z dziełem Chrystusa to jest życie, to jest światłość, więc widzę w tym takie powiązanie myśli. Z jego pełni myśmy wzięliśmy. To kim on jest? To znaczy, że wzięliśmy też z tej pełni tą łaskę za łaską. I mamy dwa teksty o Janie Chrzcicielu. O Janie Chrzcicielu, który mówi, że przyszedł zaświadczyć o świetle, ale sam nie był światłem. I podobnie w tym dolny werset. Jan świadczy o nim,
w donośnym wołaniu. Oto ten, o którym powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawi się przede mną, był pierwszy ode mnie. Zwiastowanie Jana, ono też jest pokazane w kontekście pokazywania światła, życia Chrystusa, Mesjasza. I pierwszy rozdział, końcówka pokazuje, że dzięki Janowi jego uczniowie poszli za Jezusem. To jest jak gdyby pierwsza grupa ludzi, która poszła za Jezusem. Zwiastowanie Jana jest genezą pierwszych uczniów Pana Jezusa. Tak to przynajmniej jest pokazane w Ewangelii Jana. Trochę inaczej w innych Ewangeliach chyba jest, nie? Bo tam jest, że Pan Jezus woła tych, którzy łowią ryby w Mateusza, nie? To taka też na marginesie dygresja. Ale Jan miał zapowiedzieć. Tak. Ale też weźmy pod uwagę, jak komponowany jest tekst Ewangelii każdej, która jest dopasowana do pewnej myśli. Dobrze. One się wzajemnie na pewno nie wykluczają. To jest inna rzecz, żeby była jasność, nie? No ale to jest tak, jak ludzie robią dywagacje. Co tam się działo pod krzyżem? Ile tam było kobiet? Ile czegoś? Och, każda Ewangelia ma troszkę inne światło w tej materii. Dobrze, nie będziemy w to wchodzić. Nadciągnęło bowiem prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Słowo stało się ciałem. Dla mnie nadciągnęło coś, to jest przyszło na ten świat, na świat nadciągnęło, słowo stało się ciałem, to jest równoległa myśl ujęta nieco w inny sposób. Prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka i zobaczyliśmy, ten drugi werset dopowiada jakby, jego chwałę jako jednorodzonego pochodzącego od Ojca. Ten jednorodzony się jeszcze raz pojawia w tym tekście. Nie? Czyli widać, że jest ta budowa, tak schodzi koncentrycznie do jakiegoś centrum, do jakiegoś głównego przesłania i główne przesłanie jest właśnie tutaj w środku. I widzę to tak, że mamy dwie przeciwstawne w zasadzie reakcje w tym tekście. Witamy młodzież. I Beatkę serdecznie. Tutaj jest reakcja negatywna, a tu jest reakcja pozytywna. Nie? Tu jest niewłaściwe potraktowanie osoby i dzieła Pana Jezusa. Tu jest pójście w dobrym kierunku. Ale przyjrzyjmy się temu tekstowi. Najpierw na świecie był i świat dzięki niemu powstał, ale go świat nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Jakbyście spróbowali zrozumieć, o co tutaj właściwie chodzi. Kto go nie rozpoznał w pierwszym i drugim przypadku? Żydzi. W pierwszym jest chyba jakiś szerszy troszkę obraz, nie? Świat dzięki niemu powstał, ale świat go nie poznał, a tu nie przyszedł do swoich, czyli jest jak gdyby świat i są swoi, nie? Jakby taka mniejsza grupa. Tak się zastanawiam, bo musimy pamiętać, że Ewangelia Jana była pisana gdzieś u schyłku pierwszego wieku, więc trzeba pamiętać, że są tutaj myśli bardziej dalekosiężne, które dotykają, myślę, no, naszych czasów także. Nie? To nie jest tylko przesłanie tam gdzieś wtedy. I gdybyśmy nawet przez pryzmat historii całej spojrzeli na to, no to świat nie przyjął Chrystusa, nie? Jako całość, powiedzmy. Nie? Jest jakaś garstka. Zresztą mi się wydaje, że to się wpisuje też w ideę, która jest w Starym Testamencie, ideę resztki, świętej resztki. W każdym razie jest grupa, która niestety nie odniosła pożytku z przyjścia Mesjasza i w Ewangelii Jana na kartach będziemy patrzeć na tych, którzy odnieśli pożytek właściwy z misji Zbawiciela, a takich, którzy niestety przegapili. Mi się też kojarzy, że ten fragment jest taki ubarwiony trochę ubolewaniem nad tym, że no, jesteśmy jakby tworem rąk Jezusa, a
a nie rozpoznaliśmy go, czy w ogóle jako ludzkość. Wydawałoby się, że to takie oczywiste, takie proste. No jak to przecież, skoro Jezus jest naszym konstruktorem, to powinniśmy to we krwi czuć, że musimy go słuchać, a tu nie zadziałało, coś nie poszło tak. Tutaj przyszedł do swego. I patrzymy w pierwszym kontekście do Żydów, to, bo to jest oczywiste. Natomiast my śpiewamy taką pieśń. I Asia Rzecznik ją ułożyła. Przyszedł do swego, swojego nie przyjęli. Tam taki, są takie teksty, ale ono już przynosi to głębiej, bo czy nie może to dotyczyć każdego z nas? Ale opis udziału słowa w stworzeniu wszystkiego, ono to będzie to znowu jakby ustawia nową drogę, nową perspektywę. No właśnie, żeby sobie nie patrzeć na ten tekst tylko historycznie, bo możemy nie zauważyć, że jakoś zboczyliśmy w tą stronę. Bo to jest tekst do nas, autentycznie do nas też, który ma współczesnie jak najbardziej zastosowanie. I jak kończyłem pierwszą część, jak sytuacja wygląda dzisiaj w kontekście głoszenia innej Ewangelii, głoszenia innego Jezusa, innego Ducha. Jak to wygląda dziś? No, nie jestem, żeby nas odpowiadali, ale odpowiedź wydaje się dosyć oczywista, że gdzieś ta czysta idea Bożego Syna, Jego światła, jako życia, no gdzieś się rozmyła i nie ma takiej siły. Nie? A teraz, co się dzieje tutaj? Ja wrócę do tego, co było na początku. Ja mówię, gdzieś jest coś, co ja mam zrobić, a jest coś, co jest Bożym dziełem. I tu się te myśli przeplatają. Zaczyna się jednak, że tym wszystkim, którzy go przyjęli. Czyli dlaczego ktoś się staje dzieckiem? Bo przyjął. Czyli istotne jest to, co on zrobił, tak? Nie no, to jakby tak czytać po kolejnie, więc żeby być dzieckiem Bożym, to ja muszę podnieść rękę, wstać, muszę coś zrobić, muszę coś wykonać. Ale dalej rozwija. Dobrze, ale chcę pokazać, skąd się bierze pewna trudność i to jest dosyć ważne, w moim uczuciu dosyć fundamentalne wręcz, bo jeśli będziemy myśleć, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo podjęliśmy taką decyzję, to moglibyśmy gdzieś trochę nie do końca pójść w tym kierunku. To się nie dzieje bez nas, to jest istotne. Ale pytanie, gdzie jest przyczyna, a gdzie jest skutek, nie? Ta cząstka B1 wydaje się, że tak bardzo konkretnie eliminuje rzeczy, które mogłyby komuś przyjść do głowy. No właśnie. Jak to można zrobić? No zwłaszcza, że to jest, według mnie to jest główny akcent tego fragmentu. Że owszem, ty coś robisz, coś się z tobą dzieje, ty idziesz za czymś, ale robisz tak dlatego, że ktoś ciebie tak dotknął magicznie. To jest, ja użyłem tego terminu imponderabilia, bo to jest coś takiego nieuchwytnego, takiego nie do skojarzenia, ale czuć efekt wyraźnie, dobitnie, konkretnie, nie? Ta Boża łaska, no właśnie, nie? W każdym razie ja to widzę tak, że dziecko Boże staje się nim dzięki nadnaturalnemu działaniu Ojca. A uczniem staje się dziecko naturalnie. Czyli dziecko jest wyposażone w pewne rzeczy i ona musi je naturalnie rozwijać, wykonywać, pracować, robić, działać i tak dalej, ale dzięki temu, że mamy to Boże dotknięcie. I w liście do Efezjan, kiedy jest to rozróżnienie w drugim rozdziale, łaska nie z uczynków, gdzie są uczynki? Zbawienie nie z uczynków. To jest nadnaturalne Boże działanie z łaski. To nie masz na to wpływu żadnego. Ale co się z tobą dzieje później? Ty jesteś powołany, 10 werset, do dobrych uczynków, 2:10, nie? Więc to jest istotne, że uczynki później są naturalną konsekwencją tego, kim jesteśmy w Chrystusie, ale to już się wiąże z wezwaniami do wytrwałości, do mozołu, do wysiłku, do trudu, do pracy. To nie jest tak, że dziecko Boże będzie sobie siedzieć z założonymi rękami i będzie rosło duchowo. No nie, musi się wejść do roboty. I później przez to jest taka duża akcent na uczynkowość i w nauczaniu Pana Jezusa. I w nauczaniu apostolskiemu. Ale jak się to umieści w właściwej perspektywie, no to jest oczywiste i normalne. Galatów 5:20. No.
Także to jest, nie wiem, tu dotykamy, wydaje mi się, takiego jądra, takich fundamentalnych rzeczy do tego, kim jesteśmy w Chrystusie i dlaczego jesteśmy. No i... Jest zakon, Mojżesz i łaska Jezus. Tak. W każdym razie absolutnie nie wierzę w coś takiego, że będzie jakaś ewangelizacja i ktoś ma podnieść rękę, ma gdzieś wyjść, ma coś zrobić i że to już coś samo w sobie musiało się zadzieć. Nie ma czegoś takiego jak zbawienie z decyzji. Owszem, na ewangelizacjach dzieją się takie rzeczy, ale muszą się dziać te, o których tu mówimy, że musi być to Boży wpływ, Boże dotknięcie i naturalna reakcja na to Boże dotknięcie jest ta wiara, to zaufanie, to pójście do Chrystusa. Ale pierwsze, według mnie, jest jednak to. Właśnie to zostali zrodzeni nie z krwi i nie z ciała, lecz z Boga. 10 minut około przerwy. Przed nami trzeci rozdział.